Muzeum Ramenu. W Shinie Yokohama. Znajdujemy się w Yokohama, w Muzeum Ramenu. W podziemiach budynku została odtworzone miasto sprzed dobrych kilkudziesięciu lat. Można tu kupić najróżniejsze rodzaje ramenu ze wszystkich stron Japonii. Ludzi jest sporo. Miejmy nadzieję, że uda nam się spróbować jakiegoś pysznego makaronu. Dostaliśmy nasz ramen. Jak to wygląda? Znaczy, jak już się do tego dobrałam, bo pierwsze co zrobiłam to spróbowanie zamiast nagrać. I mamy dodatki. Imbir, sezam, gorczyca, czosnek, coś miejscowego ponoć bardzo, bardzo pikantnego. On jest przepyszny. Sosy, nie sosy, inne pierdółki. Wszyscy wzięliśmy to samo. To jest mini ramen. To jest miniaturowa porcja, słuchajcie. Tak, to jest miniaturowa porcja. To oznacza, że normalna jest 3-4 razy większa. Nie do przejedzenia. Co nie zmienia faktu, że jest po prostu przepyszne. Niam, niam.